Dzień dobry, Radio 91. Pytanko, proszę panią, złodzieje grasują w Świerklanach, w Jankowicach. Słyszała pani, ksiądz mówił? Nie słyszałam niestety. Tak, słyszałem. A co słyszałeś? Że podobno gdzieś na ulicy Partytycznej, czy jakoś tak, grasują złodzieje. Słyszałam właśnie z radia, z waszej 90, no i to powiem szczerze, to tyle, co się dowiedziałam. Pani tu pracuje w sklepie, widziała kogoś podejrzanego? No akurat w sklepie nie widziałam, ale widziałam osobiście w domu. Jakby to powiedzieć, małżonek rano wybierał się do pracy o 4 rano, roletę odciągał, no i widział samochód podejrzany duży, zaraz niedaleko naszej posesji. Zgłosiliśmy do znajomego policjanta, powiedział, że mieliśmy to właśnie zgłosić, bo powiem szczerze, byliśmy wszyscy wystraszeni. I co, strach? No trochę, też trzeba się pilnować, ale to też dla mnie takie zaskoczenie, że na tym Świerklanach mogliby grasować złodzieje. Z naszej strony są takie działania, że już były ogłoszenia w kościołach. Zaraz błyskawicznie zadziałaliśmy i daliśmy tutaj ogłoszenie też do urzędu gminy na stronę internetową, więc ja myślę, to co może gmina zrobić, to swoje już zrobiła. Złodziej nas pilnuje i nie ma mowy, żeby upilnować złodzieja, tak mi się wydaje, ale chyba jakoś tak mądrze też, nie wiem, patrzeć, co się robi i jak się to robi, żeby nie było, że ten ktoś zdąży nasze przyzwyczajenia poznać w ciągu pół godziny.